Siema, siema. Witam w kolejnym odcinku z Królestwa Brunei. Dokładnie Brunei, Darussalam. Właśnie patrzę na hotel, do którego się chcę przenieść. Dokładnie jest to hostel. I biorę najtańszy, jaki tylko jest w całej okolicy, żeby wam pokazać, jak wygląda. Wybiorę się teraz, znaczy prześpię się w najtańszym hotelu, a także wybiorę się do najdroższego hotelu, jaki tutaj jest, żeby wam pokazać, jaka jest skala różnicy. Zaczynają się lekkie schody, a już hotel, do którego się wybieram, na Bookingu jest podane. Wpisuję w tym DART, w tej aplikacji tutaj, takiej, nie wiem, czy widzieliście pierwszy odcinek. Jest taka aplikacja, takie coś jak Uber, Grab i tak dalej, to tutaj mają DART. Dojeżdżają, tak słuchałem, i w ogóle nie wyszukuję takiej lokalizacji. Ciekawa. Dobrze się zaczyna. Łatwiej jest na tam trafić, nie? Na nawigacji jest zupełnie inaczej napisane, jak się nazywa, a zupełnie inaczej na Bookingu. So. Zaraz zobaczymy, jak tam wygląda. Hotel kosztował około 10 dolców. Wiecie, to ja wiem, że dla niektórych, tylko niektórzy powiedzą, że to drogo, że można gdzieś indziej tanie znaleźć. Ale ogólnie tutaj hotele są drogie. To od razu o tym mówię. Także 10 dolarów to jest jak za darmo. To jest najtańszy, jaki po prostu był na całym Bookingu. Dobra, przyjechałem już na dzielnię. No i gdzieś tutaj jest ten hostel. Dobra, nie rezerwowałem nic. Stwierdziłem, że najpierw wejdę zobaczyć, jak to wygląda. Znaczy i tak się tu zatrzymam. Ale zobaczymy, może na miejscu będzie taniej. I tak jest bardzo tanio, bo to jest najtańszy. Myślę, że się zapytać. Dobra, byłem w ogóle w totalnie złym miejscu. Nie muszę iść dalej. Nie wiem, dlaczego mnie tak nawigacja przyjdzie. A to jest C. Ja pierwsze. Sens nie ogarnięcie. Pytałem gości, gdzie to jest i nikt nie wie. Powiem wam, że było tak oznaczone, że znaleźć to nie było proste. Patrzcie na samym wejściu. No prostitution, no drugs, no alcohol. Dobre. No i tak wygląda pokój. Tu pani teraz szykuje. 6 osób jesteśmy. Znaczy tutaj ktoś jest, tu nie było nikogo. Tu nikogo. A tak naprawdę chyba 4 łóżka zajęte. Jeśli nie oglądaliście naszego odcinka, to serdecznie zapraszam na pierwszy odcinek właśnie z Brunei. Ale jeśli nie, to wiedz o tym, że do Brunei można przylecieć bez wizy. Wiza dostaje się na lotnisko, bez wizy. Trzeba mieć wizę, ale którą się dostaje na lotnisko. Jest to wiza on arrive, jest darmowa. No i taką wizę otrzymuje się na 90 dni, ale co to robi 90 dni? Myślę, że dzień, max 2 to jest wystarczająco. No chyba, że chcecie gdzieś pojechać w głąb do Parku Narodowego, to wtedy jeszcze 2 dni wam się przydadzą. Ale w jeden dzień spokojnie można zobaczyć wszystko i nagrać, ale ja mam dzisiaj pomysł na świetny odcinek, żeby pokazać wam, jak najtaniej można spędzić tutaj czas w najtańszym hotelu, ile kosztuje najdroższy, jak wygląda hotel, który jest tutaj w całym Brunei. Dodatkowo popłynę łódką na nosacze, pojadę pod pałac króla, który nie jest byle jaki, bo jest większy niż cały Watykan, ma tam 1800 pokoi w środku. No i jeszcze pokażę wam inne rzeczy, także ten odcinek będzie naprawdę ciekawy, także oglądaj go dalej. No i podjeżdżamy teraz. The Empire Brunei. To jest oficjalne wejście do hotelu. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w środku. Empire of Brunei. Jak się nazywa. Sprawdzałem, ile kosztuje dzisiaj noc w tym hotelu. No to kosztuje około 1000 zł. Wiecie, jaki jest plus tego, że widzą, że nie jestem stąd, znaczy, że jestem obcokrajowcem, że nikt się nawet mnie nie pyta, czy tutaj jestem w tym hotelu, czy nie. Wow, ale przestrzeń tu jest. Zejdę na dół, pokażę wam się dokładnie. A może restauracja jakaś. Tutaj na dole basen, zaraz też tam pójdę i pokażę wam, jak wygląda plaża. Ogólnie ten hotel jest ogromny. Totalnie ogromny. Właśnie.
wszędzie złote zakończenia. Trzy levely w dół się jedzie ruchomymi schodami. O, tutaj kolejna restauracja. Na każdym piętrze praktycznie jakaś restauracja jest. No i zjechałem na sam dół. Możecie zobaczyć, jak ogromna przestrzeń tutaj jest. Pierwszy raz widzę taki hotel, gdzie jest takie coś. Jest centrum handlowe. Gdzie tu jest wyjście? O, idę na zewnątrz pokazać wam baseny. Ogólnie jak ktoś szuka czegoś, żeby sobie spędzić jakiś hotel, żeby spędzić czas na bogato, to myślę, że to jest idealne. Zdecydowanie. Ale wiecie co? Nawet na parkingu przed tym hotelem nie było za wiele hoteli, za wiele samochodów. Także też jakoś za dużo osób tutaj nie ma. Jeszcze wam nie powiedziałem jednej fajnej ciekawostki na temat Brunei. W Brunei nie ma podatku. Także to, co ludzie zarobią, zostaje dla nich. Piękna kolana. W ogóle no ten hotel jest tak ogromny, ale to zaraz, jak będę na plaży, to wylecę dronem, żeby wam pokazać. No, tu ktoś ważny jedzie, bo jedzie z nim ochrona z bronią. Albo jadą po kogoś. Co, jak może król akurat? Znaczy sułtan. Ciekawie by było mieć takie szczęście go spotkać. Tutaj jeden basenik. Widzę leżaki, jakieś kawiarnia pewnie. Patrzcie, tutaj kolejny basen z widokiem na morze. Nikogo nie ma. Ten hotel jest po prostu pusty. O, tutaj jedna, o, przepraszam. Ktoś płynie akurat, jedna osoba. Chciałoby się powiedzieć, ciekawe, czy to nie jest jakaś pralnia, żeby sobie tylko pieniądze wybrać. No ale po co, jak tu nie ma podatków? Nigdy nie byłem w takim bogatym hotelu, na takim wypasie. Wiecie, no nie ma co gadać, jest totalnie na wypasie, w którym nie ma ludzi. Serio. Restauracje puste. Tutaj wszędzie pusto. Co tu chodzi? Dobra, idę na plażę. Muszę jakoś znaleźć tam przejście. Przelecę dronem, żebyście zobaczyli z góry, jak ogromny jest ten hotel. Cisza i spokój. Jakby ktoś szukał wyciszenia, to śmiało może tu przyjeżdżać. Nigdzie nie będziecie mieli tego tak zapomnianego jak tutaj. Dobra, sprawdziłem jeszcze troszkę więcej, bo mi się wcześniej zapalało, ile kosztuje najtańszy pokój, który był za 1000 zł. A najdroższy kosztuje około 1000 dolarów. Ciekawe, ale pokazuje mi cały czas, że nie jest dostępny ani w tym miesiącu, ani w przyszłym miesiącu. To jest dziwna akcja. Woda tutaj jak nasz Bałtyk. Kolor średni do wejścia. Darta, jadę dalej. Myślałem, że sobie tutaj spędzę dzień. Znaczy dzień, parę godzin. Ale tu kompletnie nie ma co robić. Wiecie, wszyscy nie będę opalał. Jestem tu ostatni dzień. Myślałem, że będzie trochę ludzi, że jakaś plaża będzie spoko albo coś.
Niestety. Niestety, ale to nie tu. Jadę na miasto, na jakieś lokalne jedzonko. Ale mi się trafiło akurat przy... Czekam na tego, na Darta. A tu ktoś specjalny przyjeżdża do hotelu. Ciekawe, czy ktoś z rodziny królewskiej, czy co? Policja, wojsko. Ciekawe. No właśnie zapytałem. I akurat przyjeżdża prezydent Singapuru. Ale ma oficjalne takie przywitanko. Ja sobie tak łażę i sobie tak myślę, a i tak się nikt mnie nie zapyta, czy jestem, nie jestem. No bo wiadomo, jestem obcokrajowcem, to od razu to widzą. No ale przy tym, jak tu nie ma nikogo, no to zaraz ktoś może przyjść i zapytać, co tu robię. Wszyscy się już ustawiają oficjalnie. Ciekawe. Ale trafiłem. O, patrzcie. Właśnie wjeżdża. Ale mi się trafiło. O, ile z nim samochodu. Wszystko ochrona pewnie. Ale ludzi idzie. Takie niecodzienne. O, idzie. Oficjalne przywitanie. Nieźle, nieźle. Nie, za furka. Starym Rolls Royce'em przyjechał. No, moja taksówka nie może wjechać. Wszystko zagrodzone. Spoko. Ale myślałem, że zobaczę akurat sułtana. Albo... Albo kogoś z rodziny. Bo w ogóle 2 tygodnie temu tutaj była wielka impreza. Bo jeden z synów sułtana miał wesele. Rozmawiałem o tym z taksówkarzem. I mówię, chłopie, co się tutaj działo? Parę dni, wszystkie drogi pozamykane i tak dalej. Mówi, że no, że on specjalnie pojechał sobie gdzieś poza miasto, bo w centrum się nie dało po prostu. Dobra, wróciłem do miasta. Idę zobaczyć gdzieś na jakąś lokalną kuchnię, żeby coś przekąsić. Gdzieś tutaj wczoraj widziałem. Nie, to jest sklep, tu były pamiątki. Czy gdzieś tam dalej. Widziałem właśnie, można było sobie, nie wiem, czy to był bufet, czy coś. Ale takie dla typowo lokalnych ludzi. O, to tutaj. Właśnie co tu mają. Hello. Chyba to jakieś mięsko. Kurczak. Niestety nie wygląda to tak, na co mógłbym się skusić, żeby tam zjeść. Bardziej dbam o swój żołądek i o to, żeby nie spędzić reszty dnia na kiblu i zaoszczędzić 5 zł. Dokładnie jakieś kurczaki. O! Właśnie to w ogóle jest coś, co można sobie zrobić elegancko. A ja dzisiaj właśnie planuję zobaczyć nosacze. Czyli tak zwane Janusze. Znaczy znane w Polsce. Znalazłem już jedno fajne miejsce z jedzeniem. Mało ma to wspólnego z lokalnym, bo jest jakiś London restaurant. No ale nie no, lokalne wyglądało bardzo źle, no nie ma co gadać. Wiadomo, że na pewno gdzieś znalazł tutaj coś takiego dobrego i fajnego, no, ale akurat nie mogę znaleźć. A ryzykować też bez sensu totalnie. Idę szybko wymienić pieniądze, biorę łódkę i płynę w poszukiwanie nosaczy. Powiem wam tak, że jak
mija mnie raz niektóre miejsca z jedzeniem i jak człowiek sobie, pomyśli, jaka jest higiena jedzenia w niektórych krajach, a w innych, nie mówię o tym, że ktoś je czysto, ktoś brudno, ale o tym, jak to jedzenie jest trzymane, jak to wygląda i tak dalej. Ja nie mówię, że wiecie, że to jedzenie nie jest dobre, bo no bo pewnie w większości miejscach jest. Ale ja to teraz biję na przykład do takich krajów, takich na przykład Indie, albo kraje gdzieś tam w okolicy, no albo tutaj, też tak w niektórych miejscach bardzo nieciekawie wygląda, w takim właśnie indyjskim stylu. I człowiek później myśli, dlaczego się rozchorował. No właśnie dlatego, że nie było to za czysto trzymane, przetrzymywane. No dobra, mamy żółtkę. Płyniemy na małpki. Wiecie co? Mam nadzieję, że na pewno je zobaczę, bo jak popłynę i nie zobaczę, to mi się denerwuje. Oni sobie mniej więcej krzyczą za to po 300, powiem po 30, już, przepraszam, czy 90 zł, ale mnie wzięli że za 25. Wiadomo, targowałem się. Płyniemy pod chapkę jeszcze do pana chyba. Nie wiem, po co tu przypłynęliśmy, ale spoko, można z bliska zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, dobra, już wiem, co tu jest. Tu jest stacja paliw. Tu się przychodzi tankować. Zobaczcie, wiszą. Znaczy są. Węże tutaj, żeby spuszczać bańki. Dobra, jest tu, siedzi jeden na drzewie, ale prawie go nie widać. Mówię goście, żeśmy płynęli do innego miejsca, no bo bez sensu. Dobra, szukamy innych, bo tamten tak wysoko siedział, że go prawie widać nie było. A jeszcze schował się tak za liściami i sobie wcinał. Musicie wiedzieć, że te małpy typowo występują tutaj właśnie na Borneo. Borneo jest trzecią największą wyspą na świecie. Leży na niej właśnie, leżą na niej trzy kraje: Brunei, Indonezja i Malezja. No Indonezja zajmuje największy jej obszar. A na przykład Brunei właśnie sąsiaduje z Malezją. Brunei to jest naprawdę bardzo malutki kraj. Jeden z najmniejszych na świecie, ale za to jeden z najbogatszych na świecie. Dobra Janusz, pokazuj się, nie świruj. Powiem wam, że to nie taka prosta sprawa, taką małpę wypatrzeć. Płyniemy, no i jak wam mówię, na razie jedna była. Nic więcej nie widać. Ale pięknie to wygląda. Naprawdę. Jak będziemy wracać, będę chciał przelecieć dronem. Może się uda. I mamy tutaj jedną. Wcina listki. O, ucieka. O, jeszcze mały jest. Ty, jeszcze jest Piotr. Czekajcie, czekajcie. Janusz, nie uciekaj. Kurde, uciekła.
Siedzi typowy Piotr. Ale bardzo daleko. Kurde, pełno ich tutaj łazi. Cały czas się ruszają liście i tak dalej, ale spryciole się chyba chowają cały czas. Co tylko jak zobaczymy, to teraz się chowa. Jak na złość, wszystkie tyły siadają. Ale co chwilę widać, bo co chwilę gdzieś jakieś nowe przychodzą. Ale wiecie, też nie każdą się da uchwycić. Ale już zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć. Czyli takiego typowego jednego Janusza z dużym takim nosem. Większość ma takie małe. To pewnie jest jakoś podzielone na samce i samice. Ale jednego już takiego widziałem, także jestem zadowolony. Ale to głównie to pełno z tych małp. Wszystkie siedzą daleko na drzewie. Ale to było fajne, serio. Jestem zachwycony tym. Zawsze chciałem zobaczyć nosacze na żywo. I mi się udało. W tamtym roku goryle, w tym roku nosacze. Patrzcie, jaki jest piękny zachód słońca. Jeszcze te chmurki robią taką robotę piękną. To jest niesamowite, że zachód słońca jest taki codziennie. No jest codziennie. No będą mnie codziennie takie ładne. Ale zawsze fascynuje tak samo. Patrzcie, jakie drzewa tu są. Gdzie ja takie widziałem? Powiedzcie mi, gdzie takie drzewa występują. Tak w ogóle, nie wiem, czy już wam mówiłem, czy nie, ale organizujemy razem z Tuk Tuk Tours, czyli ekipą, którą byliśmy w Pakistanie, w tamtym roku organizujemy wyjazd na Sokotrę, na przepiękną wyspę Sokotrę, która jest jedyna w swoim rodzaju. Nie jest to takie proste, żeby tam pojechać, także ta cena też tego wyjazdu jest trochę wysoka, ale ta wyspa jest tak niesamowitą wyspą, chyba jedyną taką na świecie, która tak wygląda, która ma taką naturę. Jest to totalnie dziki wyjazd, wiecie, będziemy się przemieszczać w różne miejsca, spać pod namiotami. No niesamowity wyjazd się szykuje. Będzie on dokładnie od 31 ostatni dzień kwietnia do 7 maja. Będzie to tygodniowy wyjazd, także jeśli ktoś jest chętny, zapraszam serdecznie do kontaktu z Tuk Tuk Tours, albo odezwijcie się do mnie, ja wyślę kontakt i zapraszamy. Naprawdę szykuje się niesamowity wyjazd. Cena to 1500 funtów, plus tam trzeba zapłacić za wizę i przeloty oczywiście. Mówiłem, nie jest tanio, ale to tylko dlatego, że ta wyspa jest tak wyjątkowa, tak ciężko na nią dotrzeć i myślę, że to będzie super wyjazd. Pojedziemy tam wspólnie ze mną, z Alą, z dziewczyną jedną albo dwoma, z Tuk Tuk Tours, jeszcze nie wiem. I będzie super przygoda. Dobra, ale cóż, do hotelu w sumie, bo wyczerpałem już wszystkie możliwości, jakie bym mógł tutaj
Ja te drzewa widziałem, patrzcie, tu też są zasadzone. Właśnie nie wiem, czy takie nie rosną na Sokotrze. Chociaż te Sokotry podobno rosną tylko tam. Ciekawe. Albo na Madagaskarze rosną takie drzewa, ale takie ogromne. Nie wiem teraz, ale mam rozkminkę. No, dokończając temat, idę już do hostelu. Coś ogarniać, coś porobić, muszę się odprawić, bo jeszcze nie zrobiłem odprawy. I tyle. I rano lecę do Kuala Lumpur, a z Kuala Lumpur lecę już do Tajlandii. No już w hostelu, właśnie w kuchni, porcję supli, którą muszę dzisiaj zjeść. Później też popracować. Szukam w ogóle biletów, ponieważ w lutym szykuje się naprawdę dobra podróż. Po drugim obozie, jak skończymy, zmieniam kontynent na jakiś czas. A gdzie polecę? Dowiecie się niedługo, bo myślę, że jak będę jakiś tydzień przed wyjazdem, to już zdradzę. Ale będzie to tak mocny kierunek. Jeden z 5 lub 6 mocnych krajów, które odwiedzę w tym roku. Zaczynamy. Eleganckie łóżko jest. Kotarka. Nic nie widać. Pięknie. No, już w łóżku. Elegancko. Wszystko jest. Takie łóżko hostelowe, jakie powinno być. Dobra, biorę się za szukanie dalej. Są tak drogie te bilety, że szok. Ale kierunek tak wyjątkowy, że myślę, że będzie dobrze. Pozdro, widzimy się jutro. 7 rano. Właściwie zbieram na lotnisko. Patrzcie, jaką konkretną furą jadę. Dzisiaj czeka mnie w ogóle długi dzień. Ze względu na to, że najpierw stąd lecę do Kuala Lumpur. Kuala Lumpur przerwa, później lecę na Phuket. Później jeszcze na Phuket. Skuter już czeka na mnie na lotnisku, bo sobie go tam zostawiłem. Mam parę załatwień. A później już spotykam się z moją grupą wakacyjną, z kulkami w podróży. Zaczynamy wspólne wakacje w Tajlandii, na Phuket i nie tylko. Ale najpierw jeszcze jak tutaj jestem, to idę do tego Coffee Bean. Bardzo pyszne śniadania mają. Jak będziecie w Brunei, to bardzo polecam. Mam jeszcze trochę czasu, także spokojnie sobie mogę na to pozwolić. Jest tak zimno, że już wiem, że zamarznę w tym samolocie znowu. Ojej. Nie, nie, oni przesadzają tak z tą klimatyzacją, że szok. A wiecie, co jest najlepsze? Że swoją bluzę zostawiłem chłopakom z Kilimandżaro. I może wam się to wydać dziwne, ale nie mam drugiej. Ale to jest szczęście, Extreme Hobby robi już nową kolekcję, także dobrze. Niedługo mają wysłać, się przyda na jakieś podróże. Mi się to przydałoby się trochę podsumować ten wyjazd. I cieszę się, że tutaj przyjechałem. Naprawdę było fajnie zobaczyć ten kraj. Nie jest to jakiś kraj, do którego się wraca, bo myślę, że byłem tu tylko raz, że drugi raz raczej nie będziesz poza przyjaźń. Ale zobaczyłem tu naprawdę fajne rzeczy. Poznałem miłych ludzi, których całkowicie przypadkiem gdzieś spotykałem. I uważam, że jak jesteście w tej części świata, warto wpaść tutaj na dzień lub na dwa i zobaczyć. No i w ogóle spełniłem jedno też ze swoich takich marzeń, które chciałem zobaczyć, czyli zobaczyłem nosacze. Odkąd świat, Polskę zalały memy z nosaczami, z typowymi Januszami i Piotrami, zawsze chciałem je zobaczyć na żywo. I udało mi się to w Brunei. Także świetnie. Fajnie wyszło. No i wylądowaliśmy w Malezji, w Kuala Lumpur. Ale bez sensu. Żeby zmienić terminal, musiałem przejść całkowicie, wiecie, przez odprawę. Musiałem mieć nową piesątkę, że wjechałem do Malezji. Teraz muszę zmienić terminal i znowu ten. Zaraz jakiś transfer po prostu na drugi terminal. Bez sensu na maksa. Dobra, na zmianę terminalu macie tu dwie opcje. Albo bierzecie ten pociąg, który możecie dojechać też oczywiście do centrum Kuala Lumpur. Który kosztuje 55 tych pieniędzy, czyli tak 45 zł. Ale zmiana terminala
Bilecik kosztuje 2. 2 to jest, nie wiem, złotych 50, złotych 80, nie wiem, coś takiego. Lub możecie, który jedzie 3 minuty, lub możecie wziąć po prostu autobus darmowy, ale autobus jedzie 15 do 20 minut, a ja mam na to czasu. Ja wam, że sobie mam ładnego farta, że mam 2 godziny zapasu, bo nawet nie wiedziałem o takim czymś, że będę musiał aż tak daleko jechać z moimi terminami, że w ogóle wychodzić, później przychodzić znowu. No. Człowiek się uczy też życie i dobrze by było wam przynajmniej o tym mógł podpowiedzieć, jeśli ktoś by miał taką samą sytuację. Tylko to jest taka opcja, że dlatego tak to wygląda, ponieważ lecę z Malaysian Airways. Malaysian Airlines, no tak lecę na Phuket teraz, a nie AirAsia. Jakbym leciał AirAsia, to po prostu było tam przejście, bo też leci z drugiego terminału. A że lecę tym innym, co trzeba zmienić terminal, to dlatego tak wyszło. Idę już do samolotu. Jak zwykle wiecie, no sam koniec, ale to nic nowego. Ale wiecie co, tak sobie teraz pomyślałem, jak ja kocham lotniska, dworce autobusowe, dworce pociągowe i tak dalej, i tak dalej. Wiecie dlaczego? Tutaj się zaczynają nowe przygody. Tu się zaczynają nowe wyprawy. I właśnie lotnisko lub coś takiego przenosi was do innego kraju, gdzie rozpoczniecie coś niesamowitego. Kolejną przygodę. To jest takie fajne. Niektórzy ludzie mówią, że nie lubią latać, nie lubią długo w autobusach i tak dalej. No ale myślę, że jak się jest podróżnikiem, to każdy podróżnik to kocha. Ja na przykład bardzo. No i jestem na Phuket, wróciłem do domu. Powiem wam tak, mała podpowiedź. Tutaj jest International Airport za mną. Pójdziecie, jak wychodzicie, idziecie w lewo, idziecie w stronę Domestic Fly. Musicie być na zewnątrz, oczywiście, bo International, Domestic, dwa różne terminale. Idziecie cały czas prosto. Czy ktoś chce tanio dojechać do hotelu, wiadomo. Możecie wziąć taksówki, możecie wziąć graba, oczywiście, ale jak ktoś chce bardzo tanio, chce za 100 batów dojechać na praktycznie każdą plażę na Phuket, na samym końcu jest autobus. Ja tam po ten autobus teraz nie będę szedł, bo się bardzo, bardzo śpieszę, bo już czekają na mnie. Ja tutaj mam zaparkowany samochód. Ale jak przejdziecie przez calutki terminal do końca, tam jest autobus i tam możecie spokojnie, dobra, pójdę. I tam możecie go spokojnie złapać za 100 batów, wszędzie dojesz, na każdą plażę. No, gdzie Alabama? Ojej, Paweł, ktoś bogaty przyjechał. No, idziecie, nie wiem, że macie tutaj najlepszą kawę jaka jest, czyli Amazon, najlepsza w Tajlandii oczywiście, to tutaj są te busy, za 100 tajskich batów, albo tutaj odjeżdża, albo trzeba tutaj po drugiej stronie przejść, 100 batów płacicie i jedziecie w każde miejsce, od totalnie tutaj od lotniska jedzie cały czas wzdłuż wybrzeża, wszystkie plaże po kolei do samego Rawaii. No, to ja ten autobusik. No a ja właśnie biorę mój skuterek, który czekał tydzień na mnie na parkingu koło lotniska Domestic, tylko tu można parkować za darmo. Jest moja maszyna. I kończę ten odcinek. Kolejne parę odcinków będzie z Phuket, będą tematyczne, bo przygotowałem w podróży parę fajnych tematów. Myślę, że wielu osobom się przydadzą takie odcinki, żeby wiedzieli co i jak w różnych tematach. Będą interesujące. Także zapraszam serdecznie. A w lutym wylatuję do Afryki. Pod koniec lutego. Mam plan na 3 świetne kraje, które wam pokażę. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Lecimy po 500 000.